Nie daj sobie wmówić, codziennie się rozwijaj. Nie daj się ogłupić atakowi propagandy. Starać się oddzielnie, nie daj sobą sterować. Myśl samodzielnie, może będziesz kropą, która przeleje kielich, nie ufaj, cika ci duchą. Nie dajcie się podzielić, drużyna młodych mistrzów. Szczerze prawa święte, może ktoś z was kiedyś. Do czego dziś namawiam moim słowami krążkiem zamiast pójdę TVN-u? Poczytaj lepiej książkę, chęć zachowania w pracy pozwala na etykę łamać. Nie widziałeś czegoś sam, łatwo cię okłamać. Postęp niewolnik jest pierwszym krokiem wolności. Pracuj młody mistrzu, zbliżaj do doskonałości. Niech wola poznaje prawdy, nie ustępuje chciwości. Jak młody wojownik stój na straży wartości. Wywiady krewni, nie daj sobie wmówić, codziennie się rozwijaj. Nie daj się ogłupić atakowi propagandy. Starać się oddzielnie, daj sobą sterować. Myśl samodzielnie, plotek i medialnych bredni. Nie daj sobie wmówić, codziennie się rozwijaj. Nie daj się ogłupić atakowi propagandy. Starać się oddzielnie, daj sobą sterować. I myśl samodzielnie. Ja już chyba przeciągnął mi tak czas, który był mi przeznaczony. Także teraz dalsza część koncertu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Pamiętajmy o tym, że polskość to wielka rzecz. Tylko i wyłącznie drąc ryja i narzekając niewiele z tym zrobimy. Codziennie działając i świadomie żyjąc, możemy zatrzymać ten walec, który miażdży polską gospodarkę. I nie wiadomo niestety, do jakiego momentu nas może zepchnąć jeszcze. Jak coś, to w namiocie są moje płyty, książki takie, które przywiozłem. Dochód ze sprzedaży z tego jest przeznaczony na fundację, która zorganizowała dzisiejszy koncert. Także bardzo polecam zakupy. To ja kłaniam się, polecam się na przyszłość. Dzięki, na razie. Jeszcze raz wielkie brawa. Tadek Polkowski. Ci, którzy chcieliby się zaopatrzyć w płytę Tadka Polkowskiego za cenę 3 razy mniejszą niż w sklepie, to proszę tutaj do stoiska. 2 płyty Burza i Niewygodna Prawda do kupienia dzisiaj. Teraz przed wami wystąpi Dawid Kalman. A ja jeszcze raz przypomnę, że spotykamy się tutaj na Placu Zamkowym w sobotę 5 marca, żeby przejść się po Szlaku Pamięci Żołnierzy Wyklętych o godzinie 10. Przejdziemy się po większości miejscach poświęconych pamięci o żołnierzach wyklętych, często miejscach w ogóle nieoznaczonych, albo tam, gdzie właściciele tych miejsc, właściciele tych budynków, tych kamienic nie zgodzili się na to, żeby na ich budynkach było jakiekolwiek oznaczenie. Zdarza się, że przy remoncie, jak na przykład przy ulicy Cichej 8, gdzie była katownia Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa, zdarza się, że w czasie remontu wykopuje się szkielety ludzkie. O tym dużo się nie mówi, ale to jest kwestia ostatnich lat. Takie rzeczy jeszcze się nadal odkrywa. W Lublinie jest mnóstwo miejsc, gdzie skrycie chowano naszych bohaterów. Może część z nich to byli wasi przodkowie, wasi kuzyni, którzy nie zgadzali się na okupację Polski przez Sowietów.